W Tatrach po obu stronach granicy, podobnie jak w wielu innych krajach na świecie, szlaki oznaczane są w podobny sposób, w postaci trzech poziomych pasów. Dwa paski zewnętrzne mają kolor biały, natomiast środkowy, tutaj na przykład w Dolinie Strążyskiej, ma kolor czerwony. Możemy też spotkać czarny, niebieski, zielony czy żółty. Podstawowy znak ma wymiar 9 na 15 cm. W powszechnej świadomości kolory szlaków związane są z poziomem ich trudności. Najtrudniejszy miałby być szlak czarny, najłatwiejszy żółty. To zastanawiające, bo nigdy tak nie było. Najlepszym przykładem jest droga pod Reglami, na której właśnie się znajduje i która wyznakowana jest kolorem czarnym, a jest jednym z najłatwiejszych szlaków w Tatrach. Prawidłowość taka występuje natomiast na stokach narciarskich, gdzie najtrudniejsza trasa wyznakowana jest kolorem czarnym, potem czerwonym, a najłatwiejsza niebieskim. Zgodnie z zaleceniami PTTK szlaki oznaczamy kolorami według następującego klucza. Na czerwono oznacza się szlaki główne, które łączą ważne miejsca w krajobrazie. Kolorem tym oznaczony jest szlak prowadzący drogą asfaltową z Palenicy do Morskiego Oka i dalej na Rysy. Orla Perdź, najtrudniejszy szlak w Tatrach, ale także szlak biegnący grzbietem Czerwonych Wierchów. Na niebiesko oznacza się długą trasę. W Tatrzańskim Parku Narodowym takim przykładem jest szlak prowadzący z Kuźnic przez Zawrat, Dolinę Pięciu Stawów Polskich, Świstówkę do Morskiego Oka. Chociaż na niebiesko jest też zaznaczony szlak na Giewont. Kolorem zielonym wyznaczone są krótkie odcinki prowadzące do miejsc szczególnie charakterystycznych dla rejonu, na przykład spod schroniska w Kondratowej na przełęcz pod Kopą Kondracką. Kolor żółty oznacza zwykle krótki szlak łącznikowy lub dojściowy, choć oczywiście nie zawsze tak jest. W Tatrzańskim Parku Narodowym tym kolorem jest wyznaczony na przykład szlak z Doliny Małej Łąki na Kopę Kondracką. Idąc za znakami czarnymi, dojdziemy na przykład do jaskini Raptawickiej, bo oznaczają zwykle krótkie drogi dojściowe. W oznaczeniach szlaków z wielu względów trzymanie się powyższych zasad nie zawsze jest możliwe. Na przykład nie mogą się krzyżować szlaki o takim samym kolorze. Dziękuję za uwagę.